Heju, heju. Witajcie. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Ogólnie nie patrzcie, bo teraz się trochę poplątałam, bo ubrałam i chciałam iść z Elcią na spacer na Ogłowiu, przez to, że Elcia jest taka turbosilna i w ogóle, że ja już... Co? Czego nie mam? A nie, chyba nie, co? Przez to, że jest taka silna, to ja nie będę się z nią szarpać na samym kantarze, więc w rejcu chciałam mi założyć Ogłowi kantar, ale że Dakusia tutaj przyszła i mi jadła to Ogłowie, to stwierdziłam, że sobie ją polążuję na Ogłowie. Dakuta też ma chyba dopiero drugi raz w życiu założone Ogłowie. Także idziemy zobaczyć, jak to będzie, jak tam wyjdzie lążing Dakoty z Ogłowiem. Także zobaczymy, bo czas zajeżdżania Dakoty już blisko, także wiecie. Kurczę, nie przeczyściłam jej nawet, ale nie patrzcie na to. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać z czym? Z Ogłowiem, bo coś tam jej wkurza. Soyport wędzidło ogólnie ma całkiem spoko, nie jest za małe, tylko że ona tym memla, no to tak się wydaje, że nie wiadomo, co jakby by było. Dobra, weźmiemy bacika. Stój, Dakisia. Chodź, dobra, uważaj na ten. Uważaj, idziemy. Pójdziemy sobie bardziej na środek placu. Gdzieś tu może. Tu czy tu, nie wiem. Zobaczymy. Polążujemy ją. Dobra, Dakisia. Idź. Poczekajcie. Dobra, hop. Oho, zaczyna się, tak? Takuś, idź. Dobry, idź. Idź. Oho, oho, serio? Już się wkurzyła? Idź. Wiesz co, ja sobie te stojaki zabiorę, bo one zaraz mi tu będą przeszkadzać. Ja je sobie odłożę tutaj. Dobra, Dakusia, idź. W tą czy w tą? No to co, idziesz w tą. Idziesz. No i dobra, idź. Oho. Oho, serio, Daki? Chyba muszę sobie kamerę bardziej zapiąć, chwila, bo mi tu zleciała. Za nisko? No dobra. Daki, dawaj, hop. Idź. Idź. Okej, zaczynasz? No, ten też muszę... O, shit, jest Dakota. Dobry koń. Super koń. Jagoda ci zjeżdża. Dobry koń. Dobry koń był, idź. Ej, patrz, to Paulina. No Jagoda ci ucieka. Idź. Dobra, ale stój. No idź. Idź. Oho, mam super parzącą lążę. Dobry koń, idź, super koń. Super konik. Ej, jak ona się pokazuje, co ona musi, nie tak, oho. Dobry koń. Mogłam ją najpierw puścić luzem, żeby spuścić z niej parę. I mogłam sobie wziąć tą drugą lążę. Bo ta normalnie... O, stojak! Kurde, ała! Spaliła mi ręce ta ląża, nie? Czaisz to? Stój, prrrt. Prrrt. Idź tam, idź i dalej około od stojaka. No. Aha. Ja ją puszczę najpierw może luzem, co? No, lepiej
żeby się wybiegała. Poczekaj, tak pójdź. O shit, to jest ale głupia ląża. Aha. Zaraz te kurwa przydepnie i zerwie. Tak, już chodź tu, super. Chodź tu, super. Chodź tu, konik, zobacz. Co ja mam? No co ja mam? No co ja mam? Energii masz full, co? Dobra, do kota idź. Bo masz ląże, o. Obwiązała sobie ją. Niech się pobiega luzem. No to ma energii full. Ej, ile ona stała? Tam dwa dni, tak? Okej. No, Łukasz chciał wsiąść w ogóle, nie? Na oklep z wodzami od razu. Ej, ta kota, gdzie ty tam włazisz? Ta kota! Idź! No. Tak, Dakuś, tak. No, spuść parę. Nie. Zły dzień ta kota ma. Idź. O, kurczę, normalnie mam taką jeszcze jedną lążę. W sumie dwie różowe. I tamte nie parzą. A ta, patrzcie, normalnie mi opuszki zdjęła. O, jeden. Dawaj taki. Nie w tą. Nie będzie sobie zmieniała kierunku. Ale ona jest ładna. Dobra, już Dakota? Już przeszło? Dobra, prrrt. Ty specjalnie. Zmieniamy kierunek. Łuto! Idź! Jezus. Ile ona ma energii. A Łukasz takie, no, se pojadę w teren na niej dzisiaj. Ja tam ją puściłam, bo ja mam wywalone, nie będę się z nią szarpać. I tak jest silniejsza ode mnie. Mika, wyjdź! Wyjka! Mika, do domu. Dobra, prut takuś. Stój, prut. No, musisz w tą oponę włazić. Już przeszło ci, to chodź. Jeszcze nie, okej. Jeszcze ogon do góry, czyli energii full. Ale słońce świeci, o kurczę. Ej, nikt na jeździe tak... Jakoś, jak ktoś jeździ, nie wyjeżdżają narożników. Zobaczcie, Dakusie. Ona idealnie. Dobra, taki prrrt. Prrrt, chodź. Prrrt, dobry konik. Prrrt, super konik, dobry. Prrrt. Już? Spuściłaś parę? Tak, spuściłaś parę? Tak? Ale dyszy. O kurde, ale mnie ten palec boli. Jeszcze po gwiazdce. O kurczę. Ała, wybiłam go teraz znowu. Dobra, tak, siedź. Okej. O, poplątało mi się tu. O nie. Co ja teraz... Stój taki. Co tu się zrobiło? Co tu się stanęło teraz? Ok. Dobra, idź.
Idź. Dobry konik, super. Idź. O Jezus. To zaraz będziesz chodzić normalnie? Ale ona już tak podrzuca tym zatem, jakby chciała bryknąć znowu. Idź. Dawaj. Dobra, kus. Dobry koń. Dobry konik, brawo koń. Idź. Ej, nagraj Łukasz z twojej perspektywy może telefonem, co? Idź, brawo. Dobry prrrr. Super koń. Super konik. Zobacz, jaka jesteś zdolna, widzisz? Ała, tym palcem nie mogę. Dobry koń. No brawo, no i co teraz? Super konik. Super konik, tak, super koń. Tak, oczywiście, ty wsiadasz, chętny? Mogę tobie przynieść, chcesz? Czy bez kasku? Dobry koń. Dobry konik, brawo. Dobry koń, prrrt, wstęp, prrrt. Coś super! Dakusia coś umie, Daga. Nie wiem. Dobry koń, nie bój się, spokojnie. Nie, ona się czegoś przestraszyła. Dobry koń, super koń. Dobry koń, ojejku. Taki dobry, tak. Jaka szczęśliwa, że umie, nie? Ojejku. Może patrz, ona chyba dotknęła drąga, nie wiem. A nie, ona tu stała, no to tutaj nic. No nie. Nie, dziura. No się czegoś przestraszyło. Dobra, idź. Dobry konik. No jak gwiazda. Idź. Dobry koń, brawo! Jak żuje wędzidło, jak się spieniła! Dobra, kus! Kus! Super koń! Dobra, prrrstęp, prrrt. Idź. Dobry, super koń. I czy ona nie jest mądra? Ona jest aż za mądra. Dobry. Kus. Kus. Tak, dobra dziewczyna, brawo. Super.
super koń. Full bad. Co ty? Wsiadasz, Pauluś? Przynieś ci kat? Tu na piasku. Co to było? Ja myślałem, że ona chce cię kopnąć. Weź zobacz, na co ona tam nadepnęła. No gdzie drąga? No tam, gdzie są te dziury, jest tam coś? Miała taką reakcję w terenie, to jedź. Dobry, prrr, wstęp. Idź. Idź, 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 dobry konik. Brawo. Dobra, chodź. Prrr, stój. Chodź, stój. Super daki. Super dakisia. Super. Super. Oho, wzdrygła się na twój telefon nawet. Dobry koń, chodź. Przejdziemy, chodź z tym pikiem. Super jesteś. Bardzo mądra. Dobra, na dzisiaj kończymy z Dakusią. Bo nie ma co... Oj, Dakusia, uważaj. Nie ma co, nie wiadomo czego z nim robić, ale... Zobaczcie, jaka grzeczna. Się spieniła. Zżuje sobie to wędzidło. Super. Także co, piszcie, że jesteście zaskoczeni Dakusią. Jak ona chodzi. Na początku to widać było, że miała full energii. Już się wyżyła trochę i o, jej przeszło.
prawda, Kusia to ma takie odchyły, jak ma za dużo energii, ale to w sumie nawet to chyba każdy tak ma. Musi się wyżyć, zanim będzie konkretnie jakoś popracuje sobie. Prawda, Kusia? Jesteś super, koniecho. Super. Także ja jej zdejmuję to o głowie i sobie tutaj połazi. Połazi sobie tu trochę. A ja chyba wezmę wtedy tą Elcię na spacerek. Także co? Macie podgląd z dwóch kamerek, jak chodziła i tyle. Następne siodło i lążowanie z siodłem dla Kusi. I Łukasz wsiada. No dobra, to co? To komentujcie, subujcie, żeby być na bieżąco z zajazdką Dakoty i do następnego papatki, buziaczki, Dakusia prześli.